Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj trudny temat. Jak przygotować dziecko do narodzin kolejnego dziecka? Wiem, że to jest kwestia indywidualna. Ja oczywiście będę mówić tylko z naszej perspektywy tutaj wychowania Lili i Róży i jak to u nas wyglądało, jak to u nas się sprawdziło. No na pewno to oczywiście zależy od kilku czynników, więc mówię, że to jest takie bardzo indywidualne, bo po pierwsze zależy to od wieku waszych dzieci. Druga kwestia to od tego, jakie wy macie w ogóle podejście do ciąży, do narodzin kolejnego dziecka, czy jesteście zadowoleni z tego, czy nie. Jak dziecko wychowujecie? Czy wychowujecie je jako ten oczko w głowie jedynak i że to jest w ogóle dziecko najważniejsze, właśnie to dziecko jest najważniejsze i ma taką świadomość. I też jak dziecko w ogóle jest nastawione na inne dzieci, na w ogóle środowisko, otoczenie, czy jest takim dzieckiem bardzo pozytywnie do tego nastawionym, do otoczenia, do bliskich, czy raczej nie, czy raczej jest właśnie z tym jakiś problem. No te różne czynniki na pewno będą wpływać na właśnie wasze przygotowanie do tej sytuacji. Natomiast tutaj co chcę wam powiedzieć, jak to u nas wygląda, jak to u nas wyglądało, bo też inaczej wyglądało to w sytuacji, kiedy byłam w ciąży z Różą, inaczej to wygląda trochę teraz. Już mam trochę większe, wydaje mi się, w tej materii doświadczenie. Ale też przede wszystkim Lili jest starsza, ma już teraz 4 latka, Róża ma niecałe 2, więc też na przykład łatwiej mi jest przygotować Lili do tego wydarzenia. Co my robimy? Pierwsza kwestia to oczywiście rozmowa. Informacja o tym, że jestem w ciąży. No, mogliśmy cię akurat to oglądać tym razem na kanale. Druga sprawa to, żeby cały czas mówić, pokazywać, co będzie się działo, mówić trochę z takim wyprzedzeniem. Starać się, żeby dziecko z nami jakby tutaj przeżywało te wszystkie chwile, czyli jeśli idziemy do lekarza, to żeby na przykład zabrać od czasu do czasu dziecko, żeby pokazać, że tutaj to jest lekarz właśnie, który tutaj opiekuje się dzieckiem. Tutaj idziemy do szpitala, pokazywałam wam odcinek właśnie, jak jechaliśmy do szpitala, też Lili oglądała właśnie to miejsce, w którym i ona się urodziła, i Róża, teraz mam nadzieję kolejna córa. Żeby jak najwięcej było takich momentów, kiedy dziecko może dotknąć brzuszek, kiedy może się zobaczyć, że tam się coś w brzuszku dzieje, że brzuszek się porusza. To wydaje mi się, że to są takie fajne momenty, które też przygotowują właśnie do narodzin. Kolejna sprawa, jak teraz już przy Lili, która jest już starsza, 4-latka, tak, to już jesteśmy w stanie na przykład podczas jakichś zakupów takich dla dziecka kolejnego. Ja się staram, żeby na przykład Lili wybierała jakieś kolory czy jakiś konkretny produkt, taki, który jej gdzieś tam pasuje. I ona wtedy się niesamowicie cieszy, jak na przykład przyjeżdża jakaś właśnie rzecz, którą zamówiłam przez internet i ona mówi: o tak, to ja właśnie wybierałam, tata, zobacz, tutaj wybierałam jakiś tam kolor czy jakiś tam wzór czy coś. To widzę jej takie zaangażowanie w tą całą sytuację. Jak byłam w ciąży z Różą, to wpadłam na pomysł, żeby Lili kupić taką lalkę. To oczywiście jest przykład lalki, bo takich lalek jest bardzo dużo na rynku. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ta lalka ma, po pierwsze, można jej zmienić pieluszkę. I po drugie, ma możliwość też siusienia na nocnik, co też się przyda przy odpieluchowywaniu. Kolejna rzecz to, no, można karmić butelką. I ma jeszcze wózeczek, więc tutaj jest bardzo dużo takich elementów, w których dziecko może naśladować mamę przy opiece właśnie nad kolejnym dzieckiem. I to mi się wydaje, że to było bardzo nam pomocne, że właśnie Lili tutaj się opiekowała lalą i bardzo często właśnie z nią chodziła. Kolejna rzecz to książki. My zakupiliśmy taką książkę Kasia i Brzuszek Mamy i to mogę wam zdecydowanie polecić.
ponieważ ta książka jest bardzo taka prosta, prostą ma formę w ogóle i graficznie. I tutaj jest tak naprawdę poukładane po kolei. To jest oczywiście taka książka dla 2-4-latka, tak? Tak mi się wydaje, może 5 jeszcze, no taki, tak mniej więcej przekrój wieku. I to jest książka, której tutaj macie poukładane faktycznie to, co jest dla dziecka najważniejsze, czyli jak będzie wyglądała cała ciąża od początku do końca, bo dziecko też nie lubi być zaskakiwane. My też wolimy sobie wcześniej przeczytać, jak będzie wyglądać, co będzie się działo w 7. miesiącu, i dziecko też by chciało wiedzieć mniej więcej, co się będzie działo dalej. Ej, tutaj Kasia. O, siedzi jeszcze u mamy na brzuszku. Tutaj brzuszek jest mały, jest tłumaczone, że najpierw będzie mały, później będzie coraz większy. Tutaj się zastanawiamy, czy dziewczynka, czy chłopiec. Tu już ten brzuszek już jest większy, a dziecko już bardzo chce, żeby się to, ten braciszek albo siostrzyczka pojawiła. Tutaj jest pokazane, że czasami zdarza się, że mama już nie ma na przykład siły, czy musi się zająć troszeczkę, musi odpocząć, więc ktoś inny wtedy bawi się z dzieckiem, z naszą Kasią. Tutaj nie może już Kasia siedzieć na brzuszku, jest nieszczęśliwa z tego powodu, tu już mama nawet leży, bo czuje się nieciekawie. No i tutaj pakujemy już walizkę do porodu. Pakujemy już torby i no tutaj Kasia jest nieszczęśliwa z tego powodu oczywiście, bo musi jechać do dziadków. Tutaj nam też się to bardzo przydało, ponieważ my też właśnie wysyłamy do dziadków i więc tutaj to, że Lili już wie, jak to będzie wyglądało, że to tak samo jak u Kasi, to też wpływa na pewno pozytywnie. Ważna jeszcze tutaj jest taka kwestia odnośnie tego, żeby dziecku dać jakieś, można powiedzieć, zadanie. Mi się wydaje, że to się bardzo sprawdza. I tutaj Lili właśnie już mówi, że jak ja będę rodzić, to ona będzie rysować dla mnie laurkę i dla dzieci. Wiem, że dużo osób na przykład zabiera dziecko do sklepu i wybierają razem jakąś grzechotkę czy coś dla dzieci. Wtedy też dziecko jest takie podekscytowane tym wydarzeniem, że ma prezent specjalnie na powitanie dzieci. Czyli nie wiem, dmuchają balony z tatą, no, jakieś różne elementy wykonują takie, które zajmują im czas i tak trochę właśnie nastawiają do tego po prostu wydarzenia. No tutaj już widzi się oczywiście Kasia z mamą, no i z dzidziusiem. Jest to takie, mówię, bardzo proste graficznie, ale pokazuje od początku do końca, jak to wszystko będzie wyglądało, jak ta cała ciąża będzie przebiegać. No oczywiście mówię, to jest dla młodszych dzieci, dla starszych pewno są dużo takie poważniejsze książki, bo dzieci są bardziej ciekawskie i więcej chciałoby wiedzieć. No tutaj ja też na przykład pokazuję Lili często album ze zdjęciami, jak to ona właśnie, jak ja byłam w ciąży i jak ona była jeszcze malutka. I ostatnia sprawa to jest taka, którą my jakby no, staramy się tak wykonywać po porodzie. Chodzi o to, żeby to starsze dziecko troszeczkę zaangażować w te właśnie zadania związane z opieką nad młodszym rodzeństwem. Czyli takie oczywiście drobne rzeczy podczas przewijania, karmienia, żeby dziecko dało jakiś persa, czy żeby spróbowało założyć jakiś, nie wiem, bucik czy coś. To też wydaje mi się, że łączy, to też zbliża. Poza tym dziecko nie czuje się takie też odtrącone, no bo wiadomo, że to zajmuje bardzo dużo czasu. I żeby nie było to tak, że nagle to starsze dziecko jest wypchnięte gdzieś do swojego pokoju i a teraz to się baw, bo ja muszę nakarmić, muszę przewinąć, muszę coś tam, tak? Tylko właśnie robimy to razem. Przynajmniej staram się, żeby było wiele takich momentów, kiedy właśnie robimy to razem. I to też jest dobrze, bo po prostu nie tracimy też tego czasu wspólnego. I no jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć o tym, żeby jednak starać się przynajmniej ja się staram, żeby jak się urodzi to kolejne dziecko, żeby jednak sobie z takiego całego dnia zadań, które wiadomo, że będą się koncentrować na tym najmłodszym dziecku, to żeby jednak znaleźć
ten czas indywidualny dla tych pozostałych, tak? No i to są moje jakby takie dla Was sugestie, jak my to robimy, co my robimy. Jak macie może Wasze sprawdzone jakieś metody, to piszcie w komentarzach, chętnie przeczytam. No dla mnie wielką niewiadomą to jest oczywiście w tym momencie zachowanie Róży, bo ja wiem, że na przykład Lili już tylko wyczekuje, mamo, mamo, kiedy to dziecię się urodzi, no już chcę, tak? Więc tu wiem, że tutaj jest bardzo pozytywny taki odbiór i bardzo pozytywne nastawienie. Natomiast jakie jest nastawienie Róży, tego nie wiem. Jest jeszcze za mała, nie ma jeszcze 2 lat, więc jeszcze to jest właśnie taki moment. Zresztą tak samo miałam wcześniej właśnie, jak byłam w ciąży z Różą. To też była taka sytuacja, że właśnie ja nie wiedziałam, czy Lili jest świadoma tego, że ja jestem w ciąży, czy to, że ona tam dotyka tego brzuszka, czy to, że czytamy te książeczki, czy robimy jakieś różne inne rzeczy, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. No i okazało się, nie wiem, czy to miało sens, czy to przypadek, ale okazało się, że Lili pokochała Różę od pierwszego wejrzenia i była zszokowana i taka podekscytowana tym wydarzeniem, że nie mogła tak naprawdę, no była wielce zaskoczona i szczęśliwa. I zupełnie nie mieliśmy takiego etapu na przykład nienawiści czy jakiegoś takiego dogryzania sobie. To zupełnie nie. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Róży. Buziaki, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.